7 kwietnia media obiegła smutna wiadomość. Bohdan Gadomski nie żyje. Dziennikarz, autor licznych publikacji o życiu gwiazd i były kochanek Violetty Villas zmarł w szpitalu w Łodzi. Informacje o śmierci 70-latka przekazano za pośrednictwem jego profilu na Facebooku. Ostatnie pożegnanie Gadomskiego odbyło się 27 kwietnia w Łodzi. W wydarzeniu mogły wziąć udział jedynie najbliższe mu osoby. Wszyscy żałobnicy byli w maseczkach i zachowali przepisowe odległości między sobą. Ceremonia była bardzo skromna, jak donosił Super Express. Była trumna z małą wiązanką z czerwonych anturium i czarno-białe zdjęcie dziennikarza. Przyjaciele z show biznesu pożegnali go wpisami w serwisach społecznościowych. W oficjalnym komunikacie nie podano, co dokładnie było przyczyną śmierci Bohdana Gadomskiego. Super Express jakiś czas temu dotarł do informacji dotyczących okoliczności śmierci mężczyzny. Z doniesień tabloidu wynikało, że dziennikarz zmarł 24 marca, a cała sprawa jest bardzo tajemnicza. O śmierci dziennikarza opowiedział wtedy Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi. W rozmowie z Super Expressem odtworzył przebieg zdarzeń z ostatnich dni życia Bohdana. O zgonie 70-latka powiadomił szpital, zwracając się o zbadanie sprawy. Mężczyzna do 6 marca 2020 roku przebywał w jednym z łódzkich szpitali, gdzie trafił pod koniec lutego. Po wpisaniu ze szpitala udał się do domu zaprzyjaźnionych osób, które sprawowały nad nim opiekę. W dniu 8 marca 2020 roku rano wezwano tam pogotowie, gdyż stracił on przytomność. Mężczyzna trafił do szpitala. W dniu 24 marca 2020 roku nie odzyskawszy przytomności zmarł. Aktualnie przyczyny śmierci dziennikarza są badane przez prokuraturę w Łodzi. Dodatkowo swoje śledztwo w tej sprawie prowadzą również reporterzy programu TVP Alarm. Jak podaje Super Express, okazuje się, że Bohdan Gadomski nie zmarł z przyczyn naturalnych. Potwierdził to Krzysztof Kopania z prokuratury okręgowej w Łodzi. Reporterom TVP udało się poznać wiele szczegółów tajemniczej śmierci dziennikarza. Według najnowszych informacji Gadomski miał dostać śmiertelny zastrzyk. Mężczyzna chorował na cukrzycę i przyjmował insulinę i to właśnie ona doprowadziła do jego śmierci. Dziennikarz miał przyjąć zbyt dużą dawkę leku, który został podany strzykawką. W ten sposób doszło do przedawkowania. O szczegółach powiedział rzecznik. Przyczyną śmierci Bohdana G. było uszkodzenie środkowego układu nerwowego, będącego konsekwencją zaaplikowania zbyt dużej dawki insuliny. Naszą rolą jest to obecnie ustalenie, w jakich okolicznościach zbyt duża dawka insuliny została podana. Mamy w tym zakresie kilka hipotez. Czekamy z niecierpliwością na kolejne doniesienia w tej sprawie.